Koronawirus to ostatnio gorący temat i chociaż jest powtarzany wszędzie i w mediach, i w mediach społecznościowych, non-stop informacje jakieś są powtarzane, przewijają się, to warto, żeby to się działo, trzeba o tym mówić, trzeba przypominać, jak się zachowywać w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Dlatego dzisiaj spotykamy się z burmistrzem Wąbrzeźna. Dzień dobry. Dzień dobry. I chyba zaczniemy od takiej informacji aktualnej dla naszego powiatu, dla naszego miasta, jednocześnie uspokajającej mieszkańców, czyli grupy osób, które były objęte kwarantanną w Wąbrzeźnie, wynik testu negatywny. Mieszkańcy Wąbrzeźna mogą odetchnąć. Tak, na tą chwilę na pewno możemy odetchnąć i to jest informacja, którą faktycznie warto powielać, bo wiele krąży informacji, o których nie warto rozmawiać i których nie warto powielać. Ta informacja zdecydowanie tak. Dotychczas wygląda sytuacja na terenie miasta Wąbrzeźna tak, że w zeszłym tygodniu były stwierdzone dwa podejrzenia z zarażeniem u dwóch osób koronawirusem i to były w dwóch przypadkach rodziny czteroosobowe. Oba przypadki, oba wyniki na tą chwilę są faktycznie ujemne. Obie osoby wróciły do swoich domów. Mieszkania, domy nadal są objęte kwarantanną. Oznacza to nie mniej nie więcej jak to, że osoby będące w mieszkaniu tego mieszkania opuszczać nie powinny. Jest to faktycznie już uregulowane prawnie, jest to pod groźbą mandatu w wysokości 5000 zł, jeżeli ktoś mieszkanie opuści. I z informacji z jednej strony tych medialnych gdzieś słyszanych z płaszczyzny krajowej, rząd cieszy się, władze się cieszą, że osoby objęte kwarantanną faktycznie tego zakazu, tych wytycznych przestrzegają i w Wąbrzeźnie też tak jest. Te rodziny objęte kwarantanną są w stałym kontakcie z sanepidem, z dzielnicowymi, którzy codziennie, każdego dnia, co raz na 24 godziny mają obowiązek do mieszkania dojechać, nawiązać kontakt wzrokowy z wszystkimi osobami, które są w mieszkaniu. To się dzieje, faktycznie rodziny są w domu. I tutaj też taki nasz apel może trochę. Proszę Państwa, to są rodziny objęte kwarantanną, czyli objęte pomocą i wsparciem, a nie osoby narażone, zarażone, których powinniśmy się bać. I pojawiają się niewłaściwe gdzieniegdzie komentarze, czy wiem, że te osoby też otrzymują telefony, że coś zrobiły nie tak. To nie do końca tak jest. To może się trafić naprawdę wielu z nas. Źródło przenoszenia tego wirusa, no tak jak już słyszeliśmy i słyszymy to od wielu tygodni, to jest ta droga kropelkowa, więc i niestety na nas, jeżeli trochę stracimy gdzieś uwagę i koncentrację, może paść to zarażenie, narażenie. Możemy być objęci kwarantanną z różnych przyczyn, więc starajmy się wspierać, starajmy się pomagać te osoby. Wszelkie regulacje krajowe, jakie się pojawiają, one też pojawiają się bardzo dynamicznie i bardzo szybko pojawiają się rozporządzenia. Jest akcja, jest reakcja. Tak naprawdę my jako społeczeństwo, my jako władze miasta, my jako wszyscy Polacy na bieżąco dostosowujemy się do tych sytuacji, które się pojawiają. W Wąbrzeźnie dwie sytuacje podejrzenia zarażenia pojawiły się w odstępie jednego czy dwóch dni, ale to są zupełnie dwa różne przypadki. Przy drugim przypadku już lepiej zadziałał transport do szpitala, lepiej zadziałała informacja, którą my jako władze samorządowe otrzymaliśmy i widzimy, że tak naprawdę to, co apeluje minister zdrowia, czyli wydłużenie czasu, zachowanie tych podstawowych zasad, czyli ta higiena osobista, unikanie zgromadzeń, to wszystko ma na celu odwleczenie i spowolnienie procesu lawinowego wzrostu, przyrostu zachorowań. I to pozwala nam, samorządom, wojewodzie i przede wszystkim służbom zdrowia do jak najlepszego przygotowania się na tą dużą liczbę osób zarażonych, która niewątpliwie niestety się pojawi, widzimy to na świecie i faktycznie rozsądek, ta rozwaga, to unikanie tych zgromadzeń, to częste mycie rąk, to kichanie w łokieć czy w chusteczkę, to powoduje, że tak naprawdę bardzo dobrze wyglądamy na mapie Europy, świata pod względem liczby zachorowań. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że tych badań w Polsce prowadzi się wiele, wiele mniej niż na Zachodzie i tych zarażeń nie identyfikujemy, ale jest naprawdę nieźle, to, co wydarzyło się wczoraj w Wąbrzeźni, wczoraj, przedwczoraj, to czym się też podzieliłem na swoim prywatnym Facebooku, to jest bardzo pozytywny sygnał zachowania naszych mieszkańców. Świadczy to o naszej i dyscyplinie, i pewnej odpowiedzialności, bo na ulicach było naprawdę pusto.
No właśnie, bo oprócz wszystkich działań jakichś profilaktycznych, to też jest teraz akcja hashtag zostań w domu. W Wąbrzeźnie chyba weekend ten ostatni pokazał, że zostaliśmy w domu wąbrzeźnianie, zastosowali się do tego. Tak. To faktycznie dostrzegamy już od piątku, oglądaliśmy, podchodziłem też kilkukrotnie pod centrum monitoringu, obserwowaliśmy, co dzieje się w mieście. W piątek tych ludzi jeszcze trochę było, sobota mniej, niedziela zdecydowanie, mimo tak naprawdę bardzo fajnej pogody i pogody zachęcającej do wyjścia z domu, widać, że w tych domach zostaliśmy. Oczywiście to też nie jest tak, że musimy się zamknąć, nie wietrzyć, nie wpuszczać świeżego powietrza, nie mieć kontaktu z dworem, ale faktycznie widać, bo na tych głównych takich trasach, ulica 1 Maja, Grudziądzka, Wolności, nie było widać grup ludzi poruszających się, pojedyncze osoby, sporadyczne, no i to, co cieszy, że w kościołach tłumów również nie było, także no, zastosowaliśmy się do wszystkich zaleceń, które faktycznie dynamicznie i szybko się pojawiały. Ale widać, że no, w dzisiejszej dobie informacji te informacje naprawdę się szybko rozprzestrzeniają i zostaliśmy w domach. Nie popadajmy w jakąś paranoję może, powiedzmy, no bo właśnie akcja zostań w domu to w miarę oczywiście możliwości, jeżeli praca na to pozwala, żeby pracować zdalnie, ale też spacer przy ładnej pogodzie, no to nie jest coś, co jest zabronione, bo wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, więc to nie jest tak, że nam wiatrem przywieje, tak, i na spacerze mijając nawet kogoś od razu się zarazimy. No dokładnie, ja też jestem żywym przykładem tego, że z domu muszę wychodzić, wychodzę, jestem w biurze, jestem w urzędzie na bieżąco, mamy na bieżąco pewne ustalenia, pewne rozmowy, telekonferencje z wojewodą, spotkania z samorządowcami z powiatu, ale sobotę i niedzielę też starałem się spędzić aktywnie. Też trochę potruchtałem, też byłem na spacerze. Moja córka też ją zachęciłem, 13-latka, do wyjścia z domu, poszła na rolki z koleżanką. To nie były grupy duże, no ale ten zdrowy rozsądek tak naprawdę musimy zachować, ale widzimy zdrowy rozsądek, bo faktycznie rozmawiając ze znajomymi, śledząc zapisy czy wpisy na Facebooku, faktycznie rodzice utrzymują te dzieci gdzieś tam w pewnym reżimie i w domu. Nasze dzieci, dzieci naszych znajomych spotykają się w tej przestrzeni wirtualnej. No, z tym walczyliśmy do początku marca. Tak? Staraliśmy się wyciągać dzieci z przestrzeni wirtualnej, skazać im się spotykać live. No teraz odwróciliśmy trochę sytuację, zachęcamy ich, rozmawiajcie przez Skype'a, Messengera. Chyba nie ubolewają strasznie z tego powodu, że znieśliśmy te limity na dane, te ilości spędzanego czasu przed tabletami, przed telefonami. Oczywiście to też zdrowy rozsądek trzeba zachować, nie można tych dzieci wrzucić w te urządzenia multimedialne i tam ich zostawić, ale no troszeczkę ja w moim domu z żoną troszeczkę te limity podnieśliśmy i no i próbujemy razem z dziećmi organizować to nasze życie przez najbliższe 2 tygodnie, chociaż czy to będą 2 tygodnie, to się okaże. To się dowiemy, tak dokładnie, czas pokaże. Dzieci i młodzież też teraz mają przerwę od szkoły, ale chociaż placówki są zamknięte, lekcje są prowadzone zdalnie. Z tego, co się orientujemy, dzisiaj ruszyły chyba dla maturzystów zajęcia właśnie takie przez internet. Jak to w Wąbrzeźnie funkcjonuje? Dzisiaj od 10 właśnie takie zajęcia e-learningowe miały się rozpocząć. Przyznam się, że jeszcze nie miałem czasu przyjrzeć się temu z bliska, ale na pewno to z zastępcą rozmawialiśmy, że musimy dzisiaj zrobić. Wiemy, że dzieci za pośrednictwem tych platform komunikacyjnych ze szkołami dostają pewne informacje, dostają lektury do czytania. Wiemy, że dzieci z szkół średnich też aktywnie spędziły naukowo weekendy, bo i w sobotę i w niedzielę trochę pracowały w szkole, także Kto wie, czy nie ta cała sytuacja, ta zmiana w naszym postępowaniu, ten odwrót nieco od tej komunikacji bezpośredniej nie spowoduje, że troszeczkę zrobimy większy krok w kierunku tej informatyzacji i cyfryzacji, czy edukacji, czy bankowości. Tak, my w urzędzie też w ubiegłym tygodniu zamknęliśmy kasę, a od dzisiaj tak naprawdę zamknęliśmy urząd dla klientów z zewnątrz. Mogą sprawy załatwiać telefonicznie, mailowo. Zgony oczywiście to jest temat, którego nie można wyeliminować i to na bieżąco realizujemy, ale sugerujemy, wskazujemy załatwianie większej ilości spraw online. Dzisiaj mieliśmy też spotkanie z dyrektorem banku Bezbrodnica. Banki też wprowadzają ograniczenia, pewne 2 osoby maksymalnie w punkcie.
Reszta osób musi poczekać na zewnątrz, pewne odległości zachowane i to zachęcanie do korzystania właśnie z tych formuł elektronicznych komunikacji. Myślę, że są osoby, które mają z tym problem, ale tak jak informujemy na ogłoszeniu, jeżeli ktoś nie zapłaci podatku dzisiaj, nie będziemy prowadzić egzekucji za to, że nie zrobił tego do 15 marca i też bardzo szybko pojawiają się regulacje krajowe, bo już słyszymy hasła zapowiedzi premiera Morawieckiego o przesunięciu terminów wpłat pewnych zobowiązań. Na pewno te regulacje się pojawią, więc tutaj mieszkańcy nie mają co się obawiać, że jeżeli nie zapłaci w terminie za śmieci czy za podatek od nieruchomości, to będziemy zaraz egzekucję wszczynać. Nie, my rozumiemy sytuację i jakby też przesuwamy te możliwe terminy, także no, gorąco apelujemy do tego, żeby z domu wychodzić tylko w sytuacjach nagłych, potrzebnych i takiej bezwzględnej konieczności, a w dużej mierze korzystać gdzieś tam czy osoby szczególnie starsze bądź potrzebujące i mające problem gdzieś z wyjściem, żeby no, korzystały z pomocy sąsiedzkiej, jeżeli sąsiedzi ją oferują, bo wiemy, że są osoby, które deklarują pomoc seniorom, ale masa seniorów mimo wszystko manifestuje swoją niezależność nadal. Nie chcą korzystać z pomocy, chcą sami wyjść gdzieś zrobić zakupy. Oczywiście też zalecamy, sugerujemy, uczęszczajmy chyba do tych naszych sklepów osiedlowych, mniejszych spożywczych, unikajmy tłumów w marketach, w większych sklepach. Które tak szczerze teraz nie są najlepiej zaopatrzone. Sytuacja się odwróciła, tak, bo supermarkety mają no po prostu wymiecione półki z produktów. W markecie X papieru toaletowego nie ma, w oddalonym o 50 czy 100 metrów drogerii osiedlowej półki są pełne, także nie bójmy się korzystać z naszych lokalnych tutaj drobnej przedsiębiorczości, sklepy spożywcze, też dzisiaj byłem osobiście rano w sklepie spożywczym lokalnym, byłem sam, byłem szybko obsłużony, szybko wszedłem, szybko wyszedłem i było wszystko. Także myślę, że ta obawa o zakupy czy spożywcze, wiemy, też słyszymy, że mięso, wędliny wymiecione. Nadal uważamy, że z tym nie będzie problemu. Ta logistyka, ten transport tych materiałów potrzeby pierwszej przez najbliższy czas będzie niezachwialny. Także zdrowy rozsądek może można sobie miejscu też warto zaapelować, no bo dużo osób robi te zapasy. Tylko żeby robić to ze zdrowym rozsądkiem, żeby później się nie okazało, że produkty żywnościowe są wyrzucane na śmietnik i po prostu marnowane. No, o to zdecydowanie apelujemy, żeby faktycznie to hasło, hashtag koronawirus, bardzo popularny, drugi hashtag pewnie zostańmy w domu, a trzeci zdrowy rozsądek, tak? Przy zakupach, przy tych spotkaniach gdzieś tam z innymi osobami i na zakupy faktycznie widzieliśmy osoby wędrujące, to było jeszcze w czwartek, piątek z wielkimi opakowaniami papieru toaletowego, czy kupujące, nie wiem, 30 kostek drożdży. No myślę, że pamiętamy czasy złe. Ja jeszcze pamiętam końcówkę lat 80. Myślę, że do tego nie dojdzie i zachowajmy spokój. Wracając do tego, co burmistrz wcześniej powiedział o pomocy seniorom i pomocy takiej sąsiedzkiej, no zwróćmy jeszcze właśnie na to uwagę, żeby ci seniorzy nie bali się o tą pomoc poprosić, a jeżeli już do nich bezpośrednio zostanie wyciągnięta ręka, żeby z tego skorzystali, a mieszkańcom, którzy w swojej okolicy mają właśnie takie osoby w podeszłym wieku, żeby zwróciły się właśnie one do nich o możliwość nawet zrobienia takiej prostej rzeczy jak zakupy. Oczywiście my osoby trochę młodsze pomagajmy seniorom, a wy, drodzy seniorzy, nie bójcie się z tej pomocy korzystać. Oczywiście znowu hashtag zdrowy rozsądek, czyli słyszymy już o przypadkach w kraju, gdzie wchodzą dwie osoby w białych kombinezonach pod przykrywką dezynfekcji bądź sprawdzenia mieszkania, zabierają z tego mieszkania coś więcej niż tylko koronawirusa, więc proszę Państwa, ani miasto, ani służby, jeżeli będzie jakaś akcja, nie mamy o niej na tą chwilę żadnego pojęcia, żadnej informacji, nie są planowane, więc nie wpuszczajcie takich osób, to jest pierwszy mój apel. No i też mamy informacje z banków, że pojawiają się osoby i bardzo duża liczba klientów wypłaca duże kwoty ze swoich kont i trzyma je w domach. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek, nie wiem, czy to jest rozsądne. Tu też bym zalecał daleko idącą ostrożność, no bo te pieniądze chyba mimo wszystko bezpieczniejsze są w banku niż u nas w domach, bo słyszymy o sprycie tych właśnie grup, tak, na wnuczka.
na wnuczka, na kuzyna, a również teraz słyszymy o tych osobach przebranych za służby dezynfekujące. Niemniej jednak przy tej pomocy sąsiedzkiej, pomocy dla seniorów, no, będą pojawiały się pewne problemy, tak? Jak, za co zrobić zakupy? Jeżeli senior nie ma pieniędzy w domu, no przecież nie da komuś obcemu karty ze swoim PIN-em. No będą to sytuacje szczególne, niemniej jednak no, te produkty pierwszej potrzeby i leki, myślę, że powinniśmy sobie pomóc i postarać się pomóc w zakupie. Wiadomo, mamy unikać zgromadzeń, więc my tych zgromadzeń też chcemy unikać. Sesji w miesiącu marcu nie będzie, no, żeby też nie implikować takich sytuacji do ściągania pewnych osób do urzędu. Także no, będziemy się starali właśnie, jeżeli będziemy mieli jakieś inicjatywy, formuły wsparcia, dobre pomysły, konsultować z mieszkańcami i wrzucać jako pomysły, też zbierać osoby chętne, wolontariuszy do wsparcia, ale myślę, że o szczegółach to lada moment. Jeżeli chodzi o wypłacanie pieniędzy z banków, o których wspomniał burmistrz, to chyba tutaj też powinno zadziałać coś takiego, chcemy ograniczyć do minimum kontakt mimo wszystko tak z innymi osobami. Wypłacanie pieniędzy to później płacenie gotówką, którą też nie wiadomo kto przed nami dotykał. Karta jest jednak tylko i wyłącznie nasza i tylko my ją dotykamy, więc może teraz warto właśnie częściej korzystać z takiej formy płatności. No zdecydowanie bezpieczniejszą formą jest to płatność bezgotówkowa. Niemniej jednak grupa szczególnego ryzyka, czyli ci seniorzy, a osoby szczególnie w wieku powyżej 70 roku życia, no to jest jeszcze ta grupa, która gdzieś tam tą nie operuje do końca, czy kontami, czy bankowością elektroniczną, ta grupa pieniądze, gotówkę będzie przy sobie miała, no to wtedy po prostu należy też pamiętać, że przy kontakcie z tymi pieniędzmi, no, odkazić ręce, bądź skutecznie mydłem po prostu je umyć i no jeżeli tych dłoni nie wprowadzimy do ust, do ucha, czy do nosa, czy do oka, no to ten wirus do naszego organizmu się nie dostanie. Jak wygląda sytuacja w mieście, jeżeli chodzi o przygotowanie miejsc do kwarantanny zbiorowej? Już w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pytanie od pana wojewody z prośbą o wskazanie miejsc do ewentualnej kwarantanny dla osób. My takie dwa miejsca wskazaliśmy w mieście dla 60 osób, to jest sala gimnastyczna przy byłym gimnazjum, czyli między pływalnią a szkołą podstawową numer 2. Zalecenia były, aby to były miejsca ze swobodnym dostępem, z oddzielnym wejściem, ze swobodnym dostępem do węzłów higieniczno-sanitarnych i miejsca, gdzie można sobie przyrządzić pewien posiłek, więc gimnazjum spełnia takie wymagania i tam ewentualnie może 60 osób być i też tam mamy tyle łóżek, więc tyle osób ewentualnie może przenocować. Zadeklarowaliśmy ewentualnie w trakcie otrzymania informacji, że miejsce mamy uzbroić, ponieważ zmierza do niego grupa jakaś, to zadeklarowaliśmy, że w ciągu 24 godzin takie miejsce będzie w pełni uzbrojone. I drugim miejscem jest tak naprawdę jeszcze nieużytkowana, nieochrzczona baza noclegowa przy stadionie sportowym. I tam wskazaliśmy 25 łóżek, też dokładnie opisaliśmy. W wykazie do wojewody trzeba było zapewnić, że jesteśmy w stanie zapewnić osobom skierowanym do kwarantanny posiłek w formie cateringu. No, my rozpytaliśmy miejscowych restauratorów, czy są w stanie takie posiłki dostarczyć, więc w razie potrzeby też będziemy catering zapewniali. Oczywiście finansowane to jest wstępnie przez miasto, później można ubiegać się o zwrot tych środków. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji konieczności skorzystania z tego miejsca do kwarantanny i nikt tam nie zostanie skierowany. Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa odwołano w całej Polsce zresztą wszystkie imprezy masowe. Wąbrzeźno też na tym ucierpiało. Wszystkie koła zainteresowań, imprezy organizowane przez Dom Kultury zostały odwołane na razie na czas 2 tygodni, ale sytuacja jest rozwojowa, więc nie wiadomo ile to potrwa. Z wielkim żalem też musiał zostać odwołany pierwszy wąbrzeski festiwal jazzowy, do którego tak zresztą na pewno długo trwały przygotowania. Tak, dokładnie. W zeszłym tygodniu najpierw otrzymaliśmy informację, że nie realizujemy imprez masowych. No, Wąbrzeźno nie planowało takich imprez, bo to jest impreza 1000 osób na zewnątrz, 500 osób w halach czy salach widowiskowych. Takich imprez nie planowaliśmy, ale to już było dla nas wyraźnym sygnałem, że zagrożone są też mniejsze imprezy. I już w zeszłym tygodniu podjęliśmy decyzję o przełożeniu festiwalu jazzowego w Wąbrzeźnu na jesień. Jeszcze nie mamy terminu wyznaczonego, aczkolwiek rozmawiamy z naszymi sponsorami, darczyńcami, oni to rozumieją i absolutnie tutaj nie ma jakichś
nieprzyjemności z tego tytułu, no to cała Polska zrozumiała. Zresztą to, co pokazało obwieszczenie, ogłoszenie z ubiegłego piątku, z 13 marca ministra zdrowia, no to była decyzja trafna, bo już teraz wiemy, że wszelkie zgromadzenia powyżej 50 osób faktycznie nie mogą się odbywać. No poszliśmy dalej, tak? Mniejszych zgromadzeń też nie realizujemy. Faktycznie wszelkie działania Domu Kultury zostały zawieszone, biblioteka nie funkcjonuje. Robimy wszystko nie po to, żeby utrudnić mieszkańcom dostęp do kultury, rozwój i atrakcje, tylko po to, żeby nie zachęcać w żaden sposób ludzi do opuszczania tych domów, żeby tak naprawdę nie było czynników i nie było zjawisk, które powodują, że chętnie opuszczamy domy, bo coś fajnego się dzieje w mieście. No, wszyscy musimy tak naprawdę ten zdrowy rozsądek, o którym już dzisiaj kilka razy mówiłem, zachowywać i faktycznie niepotrzebnego zamieszania nie realizować. O tym już mówił nam pan wojewoda w ubiegły wtorek, czyli tak naprawdę tydzień. Okazuje się, że w temacie koronawirusa to jest ogromna przestrzeń czasu, ogromna liczba nowych zdarzeń, ogromna liczba nowych regulacji prawnych się pojawiła. I już tydzień temu na spotkaniu, które zwołał pan wojewoda w trybie pilnym, już wtedy pan wojewoda sygnalizował i sugerował, że my jako samorządy, czyli my jednostki działające niekomercyjnie, no mamy w obowiązku wspomagać i prowadzić, że liczba tych zgromadzeń i tych wydarzeń będzie jak najmniejsza. No jak się okazało, tak w ciągu tego tygodnia, czy w ciągu kilku dni od wtorku dotknęło to również wszystkich przedsiębiorców. Oczywiście konsekwencje koronawirusa będą ogromne i chyba nikt z nas nie ma odwagi myśleć, jak to będzie, jaki będzie miał wpływ na gospodarkę, tak branża turystyczna, logistyka. Przedsiębiorcy mogą sobie sami nie poradzić. To zarówno my, samorządowcy, jak i przedsiębiorcy czekamy na decyzję rządu i obserwujemy to, co się wydarzy, bo faktycznie sytuacja gospodarcza jest bardzo zła. I tą informacją możemy zakończyć rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja również dziękuję.